Witam wszystkich z pięknego Holyhead. Jestem już załadowany kamieniami o średnicy 6 mm. Właśnie wyjechałem z kamieniołomu. Wstałem dzisiaj co prawda o 4 rano, pracę zacząłem 15 po i dojechałem tutaj. Całość zajęła mi około 2 godziny 30 minut, ale było ciemno, więc wolałem was po prostu nie zanudzać. Tymczasem z tym towarem jadę w okolice Manchesteru. Prawdopodobnie około 2 godziny 40 minut drogi, przynajmniej według TomToma. No i przejadę całym wybrzeżem znowu. Póki co ostatnio robię kamieniołomy. Na razie nie miałem żadnych farm. Tam jedna była w tym Londynie parę vlogów temu. Ale powiem wam szczerze, że podoba mi się to, bo jeżdżę sobie cały czas wybrzeżem, jest dosyć daleki dystans, także szybko mi się kończy jazda i można parkować już o godzinie powiedzmy 17, dzięki czemu mam czas zrobić dla was parę vlogów, prawda? Także dzisiaj zobaczymy, jak się potoczy robota, zobaczymy, jak już dojadę do rozładunku, jaka będzie następna i co się dzisiaj wyklaruje. Dobra, w tym momencie mam wyjechane 4 godziny 15 minut, także jak widać na daszu tachograf upomina się o przerwę, dlatego że przed upływem 4,5 godzin trzeba zrobić 45. Zacząłem pracę zaraz po 4, więc od razu zaliczę dwie przerwy, dlatego że jak wiecie trzeba zrobić przerwę, żeby wyzerować czas jazdy. I trzeba zrobić też przerwę, żeby wyzerować czas pracy. Więc robiąc tą 45 zerującą czas jazdy, od razu zeruję czas pracy, dlatego że te przerwy się zazębiają, czyli półgodzinna przerwa wyzeruje mi czas pracy, a te dodatkowe 15 minut, które zrobię, wyzeruje czas jazdy. I mam zamiar zrobić to w tym miejscu. Jak cała reszta. I tutaj, zaraz za tym zakrętem, w lewo, mam od razu stację benzynową. Bo jak widzicie, diesla też mi troszeczkę ubyło. Ogólnie dużo dzisiaj wyjeździłem. Dlatego też załatwię wszystko za jednym strzałem, prawda? Pamiętajcie, że to całe planowanie liczy się to, żeby wszystko było fajnie i efektywnie, prawda? Także jak widać 4.15 przerwa, ale jak wcisnę strzałkę w dół, to tak naprawdę jest 4.17, bo to był tylko komunikat. I teraz strzałka w lewo, łóżeczko, czyli jedyneczka i możemy gasić. Jestem na przerwie i czas na jakieś śniadanko. I tak jak w poprzedniej ciężarówce mam zamontowany inwerter na tej samej zasadzie, czyli odpinam moje shity, przepinam prąd do inwertera. Niestety kabel mi wypada, więc nie łączy, muszę go naprawić tutaj, to wychodzi. No i tyle, inwerter działa. A zamontowany jest tutaj. A na przerwie mam tu taki sprzęt. O, trochę tu mam pusteczek. Czekajcie, wywalę to. I tutaj czasami, jak mam ochotę, robię sobie takie tosty, nie? I urządzonko się grzeje, a ja przygotowuję kanapeczki. I będą one z Nordpakiem, z cebulą karmelizowaną i serem. Polecam, bardzo dobre. Dobra, załadowałem diesla. A, dopijam kawkę. I lecimy. Ale się ładna pogoda robi. Słońce świeci. Mam nadzieję, że będę dzisiaj jeszcze wracał raz do kamieniołomu, bo w taką pogodę to jest naprawdę
taka przyjemność jeździć na Walię, w tamte rejony, tym wybrzeżem, że naprawdę polecam każdemu, nawet prywatnie, wybrać się do Holyhead wybrzeżem A55, bo to jest naprawdę przepiękna trasa. Można też odbić na Bangor, w tamte rejony. Tamte rejony też pokazywałem na vlogach. Tam znowu góry, przepiękne lasy, tereny takie, że no, zabierają dech w piersiach. Dużo jezior. Naprawdę warto, tamte okolice są po prostu przepiękne. Teraz tylko wrócić na autostradę i stamtąd mam już tylko godzinkę do celu, a zostanie mi jeszcze 3,5, biorąc pod uwagę, że 10 minut w kamieniołomie jazdy na pewno zabierze. No to zostanie mi 3 godziny 20 minut i w te 3 godziny 20 minut coś mam przeczucie, że wyślą mnie po jedzenie dla zwierząt, dlatego że tak patrząc na to w ten sposób, jeżeli by mnie wysłał do kamieniołomu, no to dzisiaj tam nie dojadę, a skoro dzisiaj tam nie dojadę, to ciężarówka już nie zarobi za ładunek, tak? Więc ja obstawiam, że wyślą mnie albo na jakąś farmę, żeby zrobić jeszcze jeden ładunek, żeby coś tam doręczyć, bo w tych 3,5 godzinach no to raczej pola do popisu nie mam. Albo wyślą mnie do doków do Liverpoolu i z doków w Liverpoolu mogą mnie wysłać na... gdzie mnie mogą wysłać? W okolice Welshpool. Tam jest duży ten grain storage i tam prawdopodobnie mógłbym ewentualnie wylądować. Co mi akurat nie pasuje... sorry, mam taką chrypkę. Co mi akurat nie pasuje, dlatego że w grain millach, w tych dużych takich po prostu sajtach, tam zawsze są kolejki i tak szczerze wam powiem, że fajnie by było stanąć, jak się czas jazdy skończy, prawda? Będę miał wtedy dużo czasu dla siebie. Chciałbym dla was trochę vlogów dzisiaj posklejać. Mam nadzieję, że to wypali. Natomiast jak mnie wyślą do Mila, czyli na ten Welshpool, no to wtedy może się okazać, że będę tam stał w kolejkach 3 godziny, 4 godziny. No i wszystko w zależności, czy będę musiał się cały czas przestawiać, no bo wiadomo, że ciężarówka za ciężarówką będzie wysypywać. No i wtedy też nie przysiądę nad filmami. Ale jeżeli stałbym w miejscu na przykład 3 godziny, no to wtedy otwieram komputer i ogień, prawda? Zawsze skleję dla was chociaż połowę odcinka. No bo trochę mi to schodzi, mimo wszystko jest to bardzo czasochłonne. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się coś dzisiaj wymyślić, bo mam naprawdę dobry czas. Jest dopiero 10:45, a ja już objechałem 4,5 godziny, także jest ok, jest naprawdę dobrze. Zobaczymy. Dobrze, więc skoro jeżdżę już tymi wywrotkami 2 tygodnie, to może wypowiem się, jak to u mnie wygląda, czy mi się to podoba, czy nie podoba, jak się tutaj po prostu zadomowiłem. I powiem wam szczerze, że tak, mi się podoba, dlatego że ja nie mam nic przeciwko pracy, że tak powiem, ciągłej pracy, bo tutaj w tym trybie, w którym ja pracuję, czyli na trampingu na wywrotkach, wożąc kamienie, jedzenie i tak dalej, tutaj się nie stoi. Bardzo rzadko jest tak, że wjeżdża się właśnie do tych dużych milów i na przykład jest 3 godziny gdzieś tam po ślizgu, dlatego że te firmy za trzymanie nas na sajtach płacą dodatkowo, więc próbują się za wszelką cenę nas pozbyć stamtąd jak najszybciej. Oczywiście są wyjątki, bo już mi się raz zdarzyło czekać parę godzin, ale to po prostu organizacja ze strony mila, tak? Więc raczej rzadko się zdarza, żeby gdzieś wjechać i się czeka, czy tam, nie wiem, ma się jakieś dodatkowe przerwy, czy się staje i, że tak powiem, pierdzi w stołek. Tutaj wygląda to mniej więcej tak, że startuje się wcześnie rano i tak jak się wystartowało, tak się nogi z gazu nie spuszcza. Jak się gdzieś wjeżdża do kamieniołomów, czy na wysypanie, to są kwestie, wiecie, 2 minuty, 5 minut, może 10 minut sypania i tak dalej, ładowania, ale no nie czeka się. Naprawdę nie ma czegoś takiego, że staje się i czeka na rozładunek, albo sam w sobie rozładunek, że na przykład trwa.
Na cysternach miałem tak, że podpinało się rury i tak dalej, jak wszystko szło sprawnie, no to wciąż czekało się na przykład te 20 minut na rozładunek, prawda? Można było wtedy sobie wsiąść do kabiny, nadgonić tam powiedzmy śniadanie czy coś tam, dało się to zrobić. Oczywiście wypadałoby być na zewnątrz i pilnować tego wszystkiego, ale jak już człowiek ma obcykane, to tak się po prostu robiło na cysternach, że wsiadało się i te 20 minut można było coś dla siebie zrobić, prawda? Natomiast tutaj nie ma tego czasu w ogóle, tutaj się po prostu cały czas pracuje. No i do tego wydaje mi się potrzeba, że tak powiem, specyficznej osoby. I ja nie mówię tutaj o osobie pracowitej czy niepracowitej, czy osobie, która lubi jeździć czy nie jeździć. Ja tu mówię o osobie, która po prostu wchodzi do pracy, robi swoje i idzie do domu. Bo jeżeli jest się taką osobą, że wiecie jak to bywa, prawda? Wchodzi się do ciężarówki i szuka się, że tak powiem, każdej możliwej okazji, żeby się zatrzymać i nie robić nic, no to tutaj to nie przejdzie na pewno. Tutaj jest to od razu zauważone, no bo nie ma takiej nawet możliwości. Także to jest ta różnica pomiędzy pracą na wywrotkach, gdzie po prostu cały czas jest się w ruchu, cały czas się coś robi, a pomiędzy na przykład jakimś tam powiedzmy innym trybem pracy, tak? Co ja o tym myślę? No wiadomo, no jeżeli człowiek ma troszeczkę cięższy dzień, nie wiem, nie wyspał się albo źle się czuje, no to bywa ciężko, prawda? Wciąż trzeba wstać, 4 rano i ogień, tak? Nie zawsze, no ale w tych wypadkach, kiedy się nie wstaje o 4 rano, to tylko dlatego, że się po prostu później skończyło dzień wcześniej, więc raczej jeździ się tutaj na maksa do limitów. Nieraz się używa nawet 10-godzinnej jazdy, czy tam 15, to jest normalka. Więc tych godzin się naprawdę robi na tyle, że czasami nawet brakuje na sobotę, żeby powiedzmy przyjść na jakieś nadgodziny czy coś, prawda? No bo potem znowu nie dostanie się tych nadgodzin, no bo następny tydzień jest wtedy krótki. A wiadome jest to, że no nikomu nie pasuje, jak ktoś tam zjeżdża wcześnie rano w piątek, bo już nie ma czasu, prawda? Raczej to planują tak, żeby wykorzystać ten czas efektownie od poniedziałku do piątku, no i faktycznie jak się coś opóźnia w jakiś tam dzień, to być może zostaną jakieś godziny na tą sobotę. Na co mam nadzieję, bo ja chciałbym robić co drugą sobotę, więc to jeszcze wyjdzie w praniu. Co więcej mogę powiedzieć? Tramping sam w sobie, no to dla mnie to jest coś nowego, bo nie zaliczam tego trampingu w poprzedniej firmie, bo to była jedna wielka porażka. Tak naprawdę robiłem lokalnie i jedyna różnica to była taka, że spałem w ciężarówce. Nic się więcej nie zmieniło, o ile w ogóle miałem możliwość spania, bo to było po prostu dno. No nie wypał straszny. Tutaj natomiast ta cięższa jakby strona tej pracy, ogólnie według mnie transportu i pracy kierowcy, jest to ciągłe planowanie i wykorzystanie tego czasu jak najbardziej efektownie i stawanie na czas, że tak powiem, w limitach. Często jest po prostu tak, że nie ma gdzie stanąć, często się coś wydarzy i tak dalej. No łatwo jest naprawdę przeciągnąć godzinę, łatwo jest naprawdę no nie dojechać gdzieś, a przede wszystkim ciężko jest też nieraz znaleźć po prostu miejsce parkingowe, czy nawet tego lay-by'a gdzieś. No ja osobiście nie znam zbyt dużego kawałka Wielkiej Brytanii, więc dla mnie to wszystko jest nowe, wszystkie te tereny to ja odkrywam tak naprawdę. No i no nie znam tych miejscówek, wiecie, no ja robię to w ten sposób, że jak sobie na przykład jadę tak jak teraz, no akurat teraz jestem na trasie, którą już robiłem, ale jak sobie tak jadę gdzieś w nieznane, czy tak jak byłem gdzieś tam trochę dalej, to za każdym razem po prostu jak widzę jakąś fajną miejscówkę, gdzie wydaje mi się, że mógłbym kiedyś przejeżdżać, to sobie ją zapiszę na mapie, albo gdzieś w notesie, albo w Google'ach, czy gdzieś tam. I wtedy, jak jestem gdzieś w pobliżu i przyjdzie mi planować, gdzie tutaj stanąć, a nie znam okolicy, to zawsze mam te takie pineski, że gdzieś tam jest mimo wszystko miejsce, w którym ewentualnie można by było podjechać i stanąć, tak? No ja sobie to przynajmniej tak organizuję. Każdy sobie prawdopodobnie robi to po swojemu. Każdy ma jakąś swoją strategię na to wszystko, ale zauważyłem, że
tutaj nawet kierowcy, którzy jeżdżą po nie wiadomo ile lat, też mają problem z planowaniem, bo po prostu to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Czasami nie da się po prostu tego zaplanować tak, jakby się chciało. Czasami się na przykład pomyśli, że gdzieś tam się stanie, zajeżdżacie dosłownie na minuty, czyli bardzo blisko swoich limitów w to miejsce, a tutaj dupa zbita, prawda? Wszyscy stoją, nie ma gdzie stanąć, no i co? No i takie ciągłe na przykład naginanie tachografu to już nie jest nic dobrego, bo w razie kontroli, nawet gdyby coś się wydarzyło, a robicie to notorycznie, no to oficer wciąż może wam wpisać karę za błędne planowanie. I no i jest potem ten taki stres, prawda, jeżdżenie tych no iluś tam tygodni z tym infringementem, żeby po prostu nie zostać złapanym. No powiem tak, z doświadczeniem na pewno to wszystko jest łatwiejsze. Jak się zna, że tak powiem, tereny, też na pewno lepiej to wszystko idzie. Ale w moim przypadku, ja na przykład jak tu zacząłem, mój pierwszy tydzień pracy w tej firmie, nie miałem karty do tachografu, bo zgubiłem. Musiałem robić wydruki, więc dodatkowo to mi doszło nie do nauki, tylko do ogarnięcia. Oprócz tego, wiadomo jak jest, no jak się wchodzi do nowej firmy, to nieważne jaka ona by była, każdy ma swoje procedury, nowe papiery, inaczej się to wypełnia, inne są zasady i tak dalej. Więc no, w pierwszym tygodniu miałem trochę do ogarnięcia i tak się dziwię, że udało mi się nagrać dla was parę odcinków z tamtych tras, bo naprawdę nie miałem czasu, nieraz nawet po prostu dlatego, żeby dla was był jakiś film z tamtego tygodnia, to zarwałem nockę nawet, co akurat nie jest zbyt dobre. No ale słuchajcie, tak to jest, prawda? Mam nadzieję, że te filmy i takie moje małe poświęcenie, że tak powiem, opłaciło się i te filmy wam się podobały. Jeżeli ich jeszcze nie oglądaliście, to oczywiście zachęcam was do powrotu troszeczkę do tyłu na te pierwsze filmy, kiedy tutaj po prostu zaczynałem. A zobaczycie jak to jest po prostu z oczu takiego świeżaka, prawda, który dopiero wchodzi do firmy i no trzeba wszystko ogarniać i po prostu uczyć się od nowa jakby, prawda? Także no tyle na ten temat. Robota nie jest zła, nie jest też idealna, ale słuchajcie, nigdy nie będzie idealnie. Ja jestem zadowolony. Dużo osób prawdopodobnie nie jest i nigdy by nie było w takim trybie pracy, ale moim zdaniem dopóki wam się coś podoba, no to się tego trzymajcie, a co to jest, musicie dojść do tego sami, więc ja polecam po prostu popracować w różnych trybach, na kurtynach, na wywrotkach, na cysternach, porobić po prostu wszystkiego po trochę i wtedy będziecie wiedzieć, do czego się nadajecie i co wam się podoba. Także to jest moje zdanie na ten temat, a tymczasem zobaczcie, ja zwalniam i on zwalnia. Owszem, mój błąd. Za każdym razem łapię się na tą barierkę, za każdym razem jadę tą trzecią linią i za każdym razem zapominam, że ona się tu kończy i za każdym też razem omijam ten znak, na którym piszę jak byk, że ta linia się będzie kończyć. To jest właśnie ten odcinek. Mam nadzieję, że nigdy nie dam tutaj plamy i któregoś dnia po prostu nie zapomnę na tyle, że się nie wpierniczę w te barierki. Ogólnie to nienawidzę Smart Motorway. Dla mnie to jest po prostu, no nie lubię tym jeździć. Cały czas są, widzicie, variable speed limits, czyli po prostu jedzie się cały czas tą samą prędkością. A zwłaszcza jak się wstanie rano i się dopiero startuje, to jest takie monotonne, że można zasnąć po prostu za tym kółkiem, prawda? Więc no mnie nie cieszy takie coś, ale na szczęście za 2,5 mili już zjeżdżam z tego, także spoko. To jest jakaś masakra, nie? Niektóre beje, które trzeba wysypywać, są tak krzywe, że zimne poty normalnie przechodzą, nie? Normalnie ciężarówka bokiem stoi, a naczepa prosto, ale jest takie uczucie, że to zaraz wszystko runie, nie? Niektóre naprawdę są tak już wyjeżdżone, że strach się tipować, nie? I się zastanawiam, czy to jest normalne, nie? Wiecie, ja jeszcze nie jestem przyzwyczajony. Po tym ładunku będzie zamiatanie. Nie wszystko się wysypało, ale tragedii nie ma. 2 minutki zamiatania i będzie po sprawie.
ale powiem wam szczerze, że naprawdę, kurde, z tymi bejami, no to jest masakra. Ciężarówka, czyli koń, stoi tak, a naczepa stoi prosto, ale podjeżdżasz kawałek, żeby wysypać, normalnie bokiem, nie? Tylko ta naczepa, ta waga naczepy trzyma konia, żeby się nie wywrócił. Ja jestem pewny, że to nie jest zdrowe dla pina na naczepie. Na bank się wygina pod takim ciężarem, nie? No ale nie wiem, nie mi to oceniać, no jest jak jest, no niby ludzie wysypują, ale powiem wam szczerze, że mnie to przeraża. Ja się trochę boję sypać, jak jest tak po prostu nierówno, nie? Ten ładunek, który teraz miałem, dał mi naprawdę niezłą lekcję. Słuchajcie, miałem przed tym ładunkiem załadowany kurz. I tak jak wysypałem ten kurz, wszystko się pięknie wysypało i stwierdziłem, przecież to tylko kurz, to nie trzeba tego zamiatać, prawda? Wywietrzy się i będzie spoko. Kurde, nic bardziej głupszego. Załadowałem później te kamienie 6 mm i one były mokre. Jak zatankowałem te kamienie na te pozostałości tego kurzu, co były dosłownie na dnie, raptem nie do zauważenia, to ta woda zmieszała się z tym kurzem i dosłownie ta warstwa pod spodem, pod tymi kamieniami, zrobiła się jak beton. Ten kurz wyschnął i te kamyczki poprzyklejały się dosłownie na całej długości naczepy. I jak teraz wyjeżdżałem z kamieniołomu, żeby pozamiatać, mówię do siebie tak, będzie szybka piłka, pozamiatam raptem ile, 50 kg, tam było może 100, także to szybko zamiotę i jazda dalej. Kurde, no nic bardziej mylnego. Zamiatałem godzinę i to tak, że samą miotłą się nie dało. Musiałem to normalnie zdzierać stamtąd, bo te kamyczki były tak przyklejone, że nie dało się tego odkleić normalnie, nie? I tym moją tą taką, mam taką, no, jakby miotłę do zamiatania płynów. Tu się to nazywa squeegee. Kurczę, nie mam teraz polskiego słowa na to. Pokażę wam to może później, jak będzie chwila. W każdym razie nawet to nie pomogło i normalnie zdzierałem te kamienie godzinę i no po raz kolejny dostałem lekcję. No ale człowiek codziennie uczy się czegoś nowego. Ten ładunek nauczył mnie, że po prostu po każdym ładunku, nieważne co, po prostu, nawet jeśli tam jest 30 kg pozostałego produktu, zamiotę to i będzie spokój, prawda? Także teraz tam jeszcze jest troszeczkę mokro na naczepie. Wszystko pozamiatałem ładnie, więc dlatego otworzyłem też moje shity i otworzyłem hatch z tyłu, czyli te małe drzwiczki. I teraz podczas jazdy to się wszystko ładnie suszy, bo powietrze wchodzi od góry i wychodzi tym hatchem, prawda? Więc wszystko powinno być pięknie, ładnie gotowe na kamienie, które jadę teraz załadować. A po następny załadunek jadę do bardzo ładnej miejscowości Bęcda, o ile dobrze to wymawiam, na pewno źle, bo to są walijskie nazwy. Do celu mam godzinkę i nie wiem, czy to widzicie, po lewej stronie na telefonie mam załadowany mój tachograf i to jest właśnie to, o czym wspominałem. Już wam dam przykład, dlaczego takie coś jest bardzo przydatne, a jak nie to, to jakiś notes, żeby sobie pisać godziny, dlatego że mój szef właśnie do mnie zadzwonił, czy chce pracować w sobotę i teraz jego tak naprawdę, on jeszcze nie wie, ile ja zrobiłem godzin pracy, jazdy i tak dalej, więc to wy musicie się określić, czy macie wystarczająco tych godzin, żeby tą sobotę zrobić. A jak mówiłem, w tygodniu można zrobić 60 godzin pracy, prawda? No i tam wiadomo, jazdy w zależności od tygodnia, ale w dwóch tygodniach trzeba się zmieścić w 90 godzinach. I jeżeli ja sobie przejrzę mój, że tak powiem, kalendarz, no to mam pozapisywane, ile w danym dniu zrobiłem tej pracy, więc ja wiem mniej więcej już dzisiaj, czy mi wystarczy tych godzin na sobotę. Bo jeżeli ja na przykład do piątku zrobię powiedzmy 55 godzin pracy, no to ta sobota nie wypali, bo mi zostanie wtedy tylko 5 godzin pracy. A w 5 godzin pracy to ja nic nie zrobię, dlatego też trzeba się upewnić, że przynajmniej te 10 godzin jest. No i tutaj właśnie wchodzi w grę całe planowanie w ciągu całego tygodnia, dlatego że jeżeli nie używa się czasu oczekiwania, tylko się stoi na młotkach, na przykład jak się czeka na załadunek, no to ten czas pracy ucieka i wtedy nie jesteście w stanie zrobić w tej soboty. Więc jeżeli ktoś patrzy na to, żeby jak najefektywniej pracować, a dzięki temu jak najwięcej zarabiać, bo nie oszukujmy się, my jako kierowcy sprzedajemy nasz czas za pieniądze, prawda? Im więcej jesteście w trasie,
tym prawdopodobnie więcej zarabiacie, przynajmniej tutaj, w Wielkiej Brytanii. Dlatego też tutaj w grę wchodzą godziny pracy. Jeżeli wy wyjeździcie wszystkie godziny i wypracujecie wszystkie godziny od poniedziałku do piątku, to nie możecie już pracować w sobotę. A co za tym idzie? Nie zarobicie za tą sobotę. Oczywiście dla niektórych ludzi będzie to na rękę, bo nie chcą przychodzić w sobotę do pracy, ale jak ja na przykład chciałbym przyjść do pracy, żeby sobie zarobić, a tych godzin nie mam, to automatycznie nie jestem w stanie tego zrobić. Dlatego też ja muszę planować sobie od poniedziałku do piątku te godziny i wykorzystywać je jak najbardziej efektywnie i muszę używać mojego czasu oczekiwania, czy tam łóżka, przerwy, tak umiejętnie, żeby mi te godziny zostawały na sobotę, prawda? I tutaj właśnie mam na myśli to, że jeżeli czeka się na załadunek gdzieś tam w kolejkach, no to warto wtedy wrzucić ten czas oczekiwania. Tutaj wtedy sprawy się troszeczkę komplikują, no bo wiadomo, że czas oczekiwania wyzeruje tachograf, wyzeruje czas jazdy, a teoretycznie musicie mieć przerwę, żeby to wyzerować, więc według mnie właśnie tutaj ja uważam osobiście, że to powinno być naprawione, bo według prawa, przynajmniej z tego co ja się orientuję, wciąż trzeba mieć przerwę, zwykłą przerwę. Czas oczekiwania nie zalicza się do czasu przerwy jako tako, więc tutaj jest taka sporna sytuacja u niejednego z kierowców, jak przychodzi co do czego, to są zawsze przegadywania, że czas oczekiwania resetuje jazdę, a i tak trzeba zrobić przerwę. I właśnie tutaj, jak nie będziecie sobie tego pilnować, no to różnie to bywa, prawda? Zresetuje wam się czas, będziecie myśleć, że macie ileś tam jazdy, a wy tak naprawdę tej jazdy nie macie, no bo nie zrobiliście przerwy, a POA wciąż zresetowało tachograf. I to jest właśnie ten problem, gdzie później człowiek gubi się w tych wszystkich godzinach. I właśnie dlatego takie rzeczy jak ta aplikacja albo po prostu jakiś notes się przydaje, żebyście mogli sobie zapisywać w czymś takim, albo żeby to robiło to za was. I wtedy możecie sobie to otworzyć i wiecie dokładnie, ile zrobiliście czasu oczekiwania, czy wyzerował wam czas, czy nie, i tak dalej. No tutaj trzeba by się bardziej zagłębić, bo to nie jest na taki szybki odcinek, żeby po prostu tak wszystko powiedzieć. Dlatego też wcześniej mówiłem i przestrzegałem po prostu nowych kierowców, żeby nie przejmowali się wszystkim naraz, no bo no niestety jest tego troszeczkę do ogarnięcia i wcale się nie dziwię, że ludzie się gubią. Ja poznałem kierowców, którzy nawet i z 20-letnim stażem doświadczenia wciąż nie rozumieją zasad i to jest jak najbardziej zrozumiałe, dlatego że te zasady są tak stworzone, żeby po prostu komplikować sprawę, prawda? A mając cały czas w głowie dostawy, te czasy i czas cały czas po prostu nagli, no to niestety człowiek się gubi, prawda? Więc no, takie jest właśnie życie kierowcy, tak to wygląda z planowaniem. Im bardziej się człowiek na tym skupi i się tego nauczy, tym po prostu łatwiej będzie miał w praktyce. A głównie chodzi tutaj przede wszystkim o zarobki, prawda? Jeżeli jest możliwość zarobienia, no to trzeba tymczasem mimo wszystko jakoś manipulować, prawda? I no bez tego niestety nie obejdzie się. No i teraz przyszedł czas na delikatne planowanie, dlatego że już jest 15 i to jest właśnie ten moment, kiedy zaczyna się właśnie największe. Także ja mam do celu 50 minut. W sumie jazdy miałem 3 godziny 20, z czego wyjeździłem godzinę 40. Dodać do tego 50 minut daje nam to 2 godziny 30, więc ja już wiem, że zostanie mi 50 minut jazdy i ja już w tym momencie będę sobie planował, gdzie ja jestem w stanie dojechać w te 50 minut, wyjeżdżając z kamieniołomu. I teraz opcji mam kilka. Tam w okolicy kamieniołomu nie będzie gdzie stanąć, więc mam 50 minut, żeby dostać się z powrotem na tą drogę i zahaczyć jakiegoś lay-by'a, co powinno być do zrobienia, myślę, że powinno się udać. A oprócz tego jeszcze muszę planować na jutro, dlatego że tutaj w skład wchodzi po prostu wszystko. W skład wchodzi to, że trzeba sobie ogarnąć na przykład prysznic, bo ja w tym momencie myślę o prysznicu. Czyli jeżeli ja jutro z tymi kamieniami, bo teraz będę brał miks kamieni z Betzdy, no to z tymi kamieniami jadę do Gul. Do Gul, no nie jestem pewny ile dokładnie jest czasu jazdy, no ale powiedzmy tam powyżej 2,5 godziny.
Więc ja muszę sobie tak zaplanować jutrzejszy dzień, żeby jak zrobię przerwę na prysznic, co planuję zrobić w Chester Services, to po prostu, żeby ten czas się tak fajnie złożył, żeby ta 45 nie wyzerowała mi czasu w złym momencie, prawda? No bo potem trzeba będzie robić dodatkową przerwę, żeby zrobić 9 godzin jazdy, tak? Więc idealnie byłoby dojechać tak do Chester Services, żeby powiedzmy nie zerować tego aż tak. Jeżeli natomiast musiałbym to wyzerować moją czas jazdy wcześniej, to lepiej jest podjechać do Lim, bo do Lim wtedy mogę jeszcze dojechać i tam też mogę wziąć prysznic, więc mam dwa warianty. Mogę albo stanąć wcześniej w Chester i tak wezmę prysznic, albo trochę jeszcze podjechać w zależności od czasu jazdy i wziąć prysznic w Lim, prawda? W najgorszym wypadku rozładować i na powrocie wziąć prysznic w Lim, ale tego już nie wiesz, dlatego że może się okazać, że właśnie z Gul pojadę w przeciwną stronę w ogóle, prawda? Więc tam już trzeba odkrywać nowe serwisy, nowe prysznice, nie wiadomo co jest co. No i tego się człowiek właśnie uczy, tak? Więc takie moje przemyślenia, to jest tak właśnie na świeżo, co mam po prostu w głowie. Może niektórych to interesuje, jak to jest, jak kierowca po prostu sobie planuje. I ja nie jestem jakimś ekspertem, po prostu ja wam mówię to, co chodzi mi po głowie, żebyście mieli taką wizję tego, że to nie jest tylko jazda, wiecie, od A do B, no i łatwa jakaś tam wysypanie produktu. To jest ciągłe planowanie, cały dzień tak naprawdę planowania i cały dzień przewidywania, co się tam może wydarzyć i tak dalej. No tak to już jest w transporcie i podejrzewam, że każdy kierowca ma właśnie ten sam problem. Może nie problem, to jest po prostu część naszej pracy. Każdy kierowca musi sobie zorganizować właśnie w taki sposób dzień, prawda? No chyba, że jeździcie gdzieś na lokalu, no to wtedy nie trzeba się tym aż tak przejmować, zjeżdża się na yard, no i nie trzeba, nie wiadomo jak efektywnie tych godzin wykorzystywać, chociaż różnie to też bywa, czasami też trzeba się przyłożyć, żeby ewentualnie, tak jak mówiłem wcześniej, zrobić sobie sobotę czy niedzielę i tak dalej, no i automatycznie zarobić więcej pieniędzy, tak? Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać a propos planowania, bo wydaje mi się, że takie przykłady mogą niektórym z was pomóc. Mam nadzieję, że tak jest. Wypowiedzcie się w komentarzu, bo ja to głównie robię po to, bo dostaję dużo pytań na Facebooku, jak to planować, jak ja to robię, więc proszę bardzo, postaram się czasami w filmach poruszyć takie tematy. W każdym razie już wam mówię, o co mi chodzi. Moja nawigacja pokazuje, że będę w Kamieniołomie o godzinie 16:05. Ja zacząłem moją pracę o godzinie 4:16, co oznacza, że do 17:16 muszę stanąć na przerwę dzienną, dlatego że chcę zrobić dzisiaj 13-godzinną zmianę, żeby sobie zostawić 15, ostatnią moją 15 na jutro, gdyby się coś działo, prawda? Albo ewentualnie na sobotę, żeby po prostu zarobić więcej pieniędzy, jeśli byłaby taka możliwość. Więc dlatego ta 15 jest istotna, żeby jej dzisiaj nie zrobić. I teraz patrząc na całokształt, jeżeli ja będę 4:05 w Kamieniołomie, daję sobie 15 minut na załadunek, co daje mi 16:20. I teraz teoretycznie mam 50 minut jazdy, zanim mi się skończy moja jazda. Ale oprócz tego muszę stanąć przed godziną 17:16, zanim skończy się mój czas pracy, żeby nie ruszyć 15. Więc jak widzicie, niby zasady są proste, ale tak się zazębiają, że trzeba mieć na uwadze wszystko. I właśnie, jeszcze raz powtarzam, stąd się biorą komplikacje i stąd bardzo dużo osób twierdzi, że te wszystkie zasady dla kierowców są niezrozumiałe i zbyt skomplikowane. Ale one tak naprawdę może nie do końca są skomplikowane, co jest ich tak dużo i zazębiają się ze sobą, że jest to po prostu za dużo w głowie, a biorąc pod uwagę całą resztę, którą trzeba przejść w pracy, jazda, praca, załadunki, rozładunki i tak dalej, i ludzie na telefonach i w ogóle, i dzwonienie do klientów, to tego się zbiera i zbiera i zbiera i człowiek się może łatwo pogubić, prawda? No w każdym razie, podsumowując, moim planem jest zatrzymać się o 17:16, przed 17:16 i wszystko będzie pięknie, ładnie. A na koniec tego odcinka zrobię dla was wydruk i wytłumaczę wam każdą moją czynność, jaką zrobiłem dzisiaj, żebyście mieli czarno na białym, jak to u mnie wyglądało i dlaczego. Mam nadzieję, że
tym będziemy mogli zakończyć w miarę po prostu moje gadanie o tym czasie pracy, czasie jazdy i tak dalej. I mam nadzieję, że w jakimś stopniu po prostu tym początkującym kierowcom albo osobom, które tego nie do końca rozumieją, będę w stanie jakoś pomóc, prawda? Natomiast jeszcze raz powtarzam, zadawajcie pytania w komentarzach, jeżeli czegoś nie wiecie albo chcecie się czegoś dowiedzieć. Ja chętnie po prostu poświęcę czas, żeby wam spróbować to jakoś wytłumaczyć. Ale wieje, posłuchajcie tego. No, nieźle ściąga, walczę z kierownicą. Bo teraz jest inaczej, teraz jestem troszeczkę wyżej, to czuć ten wiatr mimo wszystko. Na cysternie tego nie było aż tak czuć, tutaj troszeczkę pcha. Ale ja nie zwalniam, bo cisnę, spieszę się po prostu. Mój plan musi wypalić. Także tutaj nie ma czasu na obijanie się. Tutaj trzeba cisnąć do limitu, żeby potem było łatwiej i przyjemniej, prawda? Tym pośpiechem głównie chodzi o to, że jeżeli ja dzisiaj nie załaduję moich kamieni, to jestem udupiony do jutra, do 7 rano, bo wtedy otwierają kamieniołom i nie będę w stanie wyjechać wcześniej. Dlatego też mój dzień by się przedłużył. A ja wolę sobie zacząć w czas i skończyć w czas, niż zacząć późno i jeździć do nocy. Bo jeden taki dzień czasami potrafi zepsuć cały tydzień. Także o to właśnie chodzi w pośpiechu. Jeżeli już trzeba, to robi się to głównie, żeby po pierwsze robota szła sprawnie, a po drugie, że jest nam łatwiej, firma więcej zarabia, bo większość miejsc mimo wszystko otwartych jest do 17, więc jak my zaczniemy późno, to też później ciężko jest te wszystkie roboty zrobić, tak? A tutaj patrzymy na to, żeby jak najefektywniej wykonać swoją pracę. Czyż to nie jest piękne? Tak, tak, jedziemy tam, do góry. Już prawie zjechałem na dół. I teraz będzie misja. Misja będzie 46 plus 4, 50 minut. Tyle mam czasu, żeby zaparkować. A jazdy mam 41 minut, czyli muszę się bardziej przejmować moją jazdą, dlatego że moja jazda skończy się szybciej, więc jadę 40 minut. Jeżeli po drodze znajdę jakiegoś lay-by'a, to będzie mój spot. Tymczasem zobaczcie, jaki mi się tutaj przedzieram fajnymi miejscówkami. Coś pięknego. No teraz jak już jestem załadowany na fulla, to się tak nie pospieszę. Ale na spokojnie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Z górki trzeba bardzo uważać, jak się jest tak załadowanym. Zwłaszcza po wyjeździe z kamieniołomu, gdzie trochę się te hamulce trzyma z tych górek, nie? Nawet hamulec nożny czasami nie pomoże, więc zawsze się gdzieś tam troszkę przygrzeje te hamulce. I nie mówię, że do takiego stopnia, że się grzeją, tylko po prostu. W razie W, gdyby były ciepłe, no to trzeba oszczędzać w takich miejscach, gdzie się da, nie? I tym oto sposobem, załadowany kamieniami, na nawigacji na telefonie mam ustawione, gdzie mniej więcej chciałbym wylądować, czyli 14 minut do celu, biorąc pod uwagę, że to jest samochodowa nawigacja, doliczmy do tego nawet 3 minuty, więc daje nam to 17 minut, więc jeżeli tam będzie miejsce, to będę nawet przed czasem, a natomiast ta nawigacja pokazuje mi 3 godziny prawie do klienta, do którego będę jechał jutro, czyli do Gul. Także plan na razie zmierza w dobrym kierunku i będziemy patrzeć, czy ten layby będzie zajęty. Raczej nie, dlatego że jest dopiero 17,
O tej porze tutaj raczej jeszcze nikt się nie zjeżdża, a poza tym na tym odcinku nie jest aż tak, że tak powiem, busy, czyli nie ma aż tak dużo ciężarówek na tych lay-bajach. Przynajmniej ostatnie czasy, jak tak jeżdżę tym odcinkiem, to jakoś widziałem puste te lay-baje i jeździłem w różne pory, także nie jest źle, nie stresuję się, że tutaj nie znajdę miejsca, raczej powinno być ok. I cyk, dojechałem właśnie do naszego lay-baja. Za tą górką są przepiękne widoki, zaraz pójdę oblukać. Ale zgodnie z obietnicą zrobię wydruk i pokażę wam dokładnie, jak wyglądał mój dzisiejszy dzień oraz wytłumaczę na wydruku, co się dzisiaj tak naprawdę działo. Dla przypomnienia zakończamy zmianę, czyli wciskamy łóżeczko i w tym momencie skończyłem pracę. Teraz, żeby zrobić wydruk, wciskamy OK. Wyskakuje nam opcja printout, czyli wydruk kierowca pierwszy, OK. Pyta się nas, czy 24 godziny dzień, tak, OK. Teraz pyta się nas, czy taka data, OK, tą datę, bo to jest dzisiaj, i czy chcemy wydrukować w czasie uniwersalnym, OK, bo chcemy. I w tym momencie wydruk wychodzi z naszego tachografu. OK, także mamy nasz wydruk. Postaram się przybliżyć od góry i będę wam mówił, co tutaj się działo. U góry widzimy datę 18 lutego, na dole rejestracja i przebieg ciężarówki, no i później mamy. Od północy do 4.16 była przerwa, dlatego że po prostu spałem. O 4.16 wstałem, a raczej wiadomo, że przed, ale wypiło się kawę i tak dalej, także o 4.16 zacząłem moją pracę. Czyli wrzuciłem mój tachograf na młotki. Robiłem 19 minut sprawdzenia mojej ciężarówki, no i pojechałem. Jechałem i stawałem, aż w końcu dojechałem do mojej przerwy, czyli o 9.34 stanąłem na 47 minut przerwy, dlatego że wtedy już kończyła mi się moja jazda, więc żeby wyzerować mój czas jazdy, musiałem zrobić 45. Natomiast robiąc tą 45, co jeszcze zrobiłem? Wyzerowałem mój czas pracy, dlatego że zasady mówią, że przed upływem 6 godzin trzeba zrobić półgodzinną przerwę, jeżeli chodzi o czas pracy kierowców, prawda? I teraz, jak popatrzymy wyżej, zacząłem o 4.16, czyli do godziny 10.16 powinienem zrobić moją przerwę, jeżeli chodzi o pracę. Ja zrobiłem moją przerwę o 9.34 i tym właśnie sposobem wyzerowałem zarówno moją pracę, jak i moją jazdę. No i jedziemy dalej. Znowu jechałem, pracowałem, tankowałem auto i tak dalej. I dojechaliśmy do następnej przerwy o 12.26 i zrobiłem godzinę 7. Stałem i czekałem na robotę następną, dlatego też wyzerowałem zarówno czas pracy, jak i czas jazdy. Więc w tym momencie mam następne 6 godzin od 12.26 czasu pracy, czyli do 18.26, jak również 4,5 godziny jazdy. I znowu, pojechałem sobie dalej i tym oto sposobem po jeździe i pracy i tak dalej stanąłem o 17.04 teraz na lay-baju i skończyłem mój dzień. I na dole mamy podsumowanie. Zrobiłem 8 godzin 53 minuty jazdy, czyli zmieściłem się w mojej 9-godzinnej jeździe, więc nie wykorzystałem dziesiątki. Zrobiłem godzinę 58 pracy i 6 godzin 12 to jest przerwa w sumie, czyli od północy do 17.04, ile było w sumie przerwy, łącznie z waszą przerwą dzienną. Pytajnik 0, dlatego że nie ma rzeczy niewyjaśnionych. POA 1 minuta, dlatego że 1 minutę wcisnąłem POA, bo myślałem, że będę czekał dłużej, ale okazało się, że już po minucie przyszedł koleś. I to jest wszystko. Także tak wyglądał mój dzień. I jeszcze raz patrząc, od godziny 4.16 do godziny 17.04 pracowałem, co daje nam niecałe 13 godzin, więc zmieściłem się w mojej 9-godzinnej jeździe, 13-godzinnej zmianie,
i zaraz podliczymy, ile zrobiłem pracy, bo to zapiszę sobie w mojej aplikacji. Czyli 9 godzin plus 50 minut to jest 10 godzin. Ile to jest? 9 godzin 50, czyli 10 godzin 43. Czyli w tym momencie mojego czasu pracy z tego dnia w sumie łącznie jest 10 godzin 43 minuty. Dzięki za uwagę.